Znajdujemy się w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława. Stanowi on najważniejszy zabytek czeladzi. Jest osobliwym przykładem odwołania się budowli sakralnej z początku XX wieku do stylu romańskiego. Święty Stanisław urodził się około 1030 roku w Szczepanowie. Święcenia kapłańskie otrzymał około roku 1060. Po powrocie do kraju biskup Lambert Sulla mianował świętego Stanisława kanonikiem katedry krakowskiej. Po śmierci Lamberta w 1070 roku Stanisław został wybrany jego następcą. Było to w roku 1072. Kościół świętego Stanisława biskupa zbudowany w latach 1905-1911 w stylu francuskiego neoromanizmu według projektu Kudera i Pajzderskiego. We wnętrzu znajdują się bogate wyposażenia, które stanowią m.in. oryginalne organy z 1637 roku, ołtarze z XVIII wieku, XVII-wieczne monstrancje i kielichy, malowidła ścienne z lat 1963-68 oraz projekt witraży wykonał Makarewicz. W kościele znajduje się również relikwiarz z relikwiami licznych świętych, m.in. świętego Franciszka z Asyżu, świętego Wojciecha, świętego Stanisława Kostki. Parafia świętego Stanisława w Czeladzi istniała już w 1260 roku. Potwierdzeniem tego faktu jest wzmianka o kapelanie z Czeladzi, znajdująca się w dokumencie księcia opolskiego Władysława. Niewiele wiadomo o wyglądzie pierwotnego kościoła. Wybitny kronikarz Jan Długosz wspomina jedynie, że był zbudowany z drzewa modrzewiowego. Zapewne przetrwał aż do wielkich pożarów, które w pierwszej połowie XVI wieku trawiły miasto. W dokumentach z 1598 roku zapisano, że nowy kościół wybudowany w miejscu starego był murowany i jednonawowy. Posiadał trójboczne oszkaprowane prezbiterium, zakrystię, skarbczyk. W jego otoczeniu znajdowała się dzwonnica i cmentarz. W latach 1863-64 został wyremontowany, jednakże wkrótce stał się zbyt mały dla rozwijającej się miejscowości. Obecna świątynia została wybudowana według projektu Hugona Kudery z Warszawy w latach 1904-1913. Jej konsekracji dokonał biskup Zdzisław Goliński w dniu 28 września 1958 roku. Prezbiterium i apsydę ozdobiono 34 kolumnami o rozmaitych kształtach kapiteli. Wyżej nad kolumnadą zbudowano po obu stronach balkony oparte na wspornikach mających kształt głów króla, rycerza, szlachcica i uczonego. Na uwagę zasługuje jeszcze kompozycja malarska w prezbiterium autorstwa profesora Juliusza Makarewicza przedstawiająca ostatnią wieczerzę. Artysta rozmieścił ją na trzech polach. Powyżej niej znajdują się sceny ukazujące Chrystusa w ogrójcu, Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstanie. Zapraszam Państwa do Muzeum Saturn w Czeladzi. Muzeum Saturn w Czeladzi. Placówka funkcjonuje w historycznym pałacu pod filarami zbudowanym w stylu neoklasycystycznym przez Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Saturn S.A. W latach 20.
XX wieku, pełniącym w okresie międzywojennym funkcję domu mieszkalnego dyrektora kopalni Saturn. Atrakcyjne wnętrza pałacowe oraz wspaniałe otoczenie parkowe wyróżniają siedzibę muzeum w szczególny sposób. Czeladzkie Muzeum zostało utworzone w 2003 roku. Instytucji nadano nazwę Muzeum Saturn Czeladzi, nawiązując do zlikwidowanej, ale przez ponad 100 lat prężnie działającej kopalni na terenie miasta. Dodanie określenia Saturn było swego rodzaju hołdem wobec przeszłości oraz symbolem zachowania ciągłości dziejowej i podtrzymania w mieście tradycji górniczych. Misja kulturalna muzeum, która jest wyznacznikiem wielu inicjatyw i spełnieniem oczekiwań mieszkańców miasta Czeladzi oraz regionu Zagłębia Dąbrowskiego, pozwala udostępniać oprócz elementów historii również prezentacje muzyczne w formie koncertów oraz prezentacji dokonań artystów z różnych dziedzin plastycznych, fotograficznych, rękodzieła. Zapraszam Państwa do placówki, do Muzeum Saturn. Znajdujemy się w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi, która zajmuje budynek dawnej elektrowni największego i najnowocześniejszego przed stuleciem zakładu przemysłowego w tym mieście, kopalni węgla kamiennego Saturn. Gmach został zbudowany z cegły w charakterystycznym na przełomie XIX i XX wieku stylu według projektu znakomitego polskiego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Galeria Elektrownia wchodzi w skład zabudowań dawnej kopalni węgla kamiennego Saturn, która odcisnęła niezatarte piękno na dziejach najstarszego miasta Zagłębia Dąbrowskiego. Początki kopalni sięgają lat 60. XIX wieku, kiedy na południe od centrum Czeladzi, na prawym brzegu Brynicy, rozpoczęto poszukiwania węgla kamiennego. Pierwszym inwestorem był warszawski adwokat Leopold Kozłowski. W 1899 roku kopalnię nabyło Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Saturn, pozostające w rękach łódzkich królów bawełny, między innymi rodziny Szejblerów i Herbstów. Kopalnia Saturn wydobywała węgiel do początku XXI wieku, kiedy postawiono ją w stan likwidacji. Do dzisiaj zachował się szereg zabudowań przemysłowych, często o zabytkowym charakterze. Została wzniesiona z cegły na planie prostokąta. Wzrok przyciąga okazała wieża nawiązująca do obronnej architektury gotyckiej. Wewnątrz zobaczyć można oryginalną posadzkę, pulpit sterowniczy czy turbiny. Duże wrażenie wywiera potężne koło zamachowe, będące elementem parowego wyciągu szybowego z 1897 roku. W latach 50. ubiegłego wieku uzyskał on dodatkowo napęd elektryczny. Ten wyjątkowy w Polsce zabytek zagrał w filmie Andrzeja Wajdy pod tytułem Ziemia obiecana. W 2005 roku przeprowadzono remont budynku elektrowni. W efekcie powstała Galeria Sztuki Współczesnej Elektrowni. W murach galerii można było zobaczyć pracę wielu młodych artystów, wystawy fotograficzne. Można było również zobaczyć obrazy profesora Bronisława Chromego. Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia znajduje się na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki. Zapraszam serdecznie w to miejsce, albowiem emanuje wielkim klimatem, który po prostu jest nieosiągalny.
W murach galerii można było zobaczyć prace wielu polskich artystów, prace fotografików. Gościły tutaj prace profesora Bronisława Chromego. Zwróćcie Państwo uwagę na prezentowane tutaj obrazy z gatunku realizmu magicznego. Jak realizm magiczny potrafił stworzyć niesamowitą wręcz scenerię, gdzie sztuka pomieszana jest z elementami maszyn, które wydawałyby się zupełnie z innego świata. Ta swego rodzaju symbioza nakazuje nam myśleć, że piękno ujęte jest w dziełach techniki. Jeszcze raz zapraszam do tego miejsca, gdzie warto zobaczyć zarówno obrazy, sztukę w otoczeniu maszyn. Jest to jedyne miejsce w Zagłębiu Dąbrowskim, które w taki sposób może ugościć wszystkich zwiedzających. Rozpoczął proces lokacji czeladzi. Miasto miało być samorządne, na czele którego miał stanąć dziedziczny wójt. Centrum stanowił kwadratowy rynek, wokół którego rozlokowano domy mieszczan. W zachodnio-północnym narożu rynku usytuowana była karczma, w której znajdowała się siedziba wójta. Zawirowania dziejów oraz szkody górnicze spowodowały, że budynek w tamtej postaci nie istnieje już dzisiaj. Pragnę Państwa zaprosić do magicznego ze wszech miar miejsca, gdzie właściciele oprócz pasji, tworzenia, zamiłowania do kultury i sztuki postanowili przywrócić miejsce na wskroś historyczne dla delektowania się smakiem oraz świadomością. Kawa i wino usytuowane w historycznym miejscu na rynku w Czeladzi. Kawiarnia jest swego rodzaju spadkobiercą po wójtowskiej karczmie. Historyczna piwnica, którą udało się odrestaurować właścicielom, liczy sobie od 100 do 150 lat. Jeżeli chcecie Państwo otrzeć się o historię, spróbować znakomitych win i gatunków kawy, to z pewnością to miejsce będzie inspiracją do wielu podróży w czasie i w przestrzeni. Szanowni Państwo, znajdujemy się na zabytkowym i unikatowym pod każdym względem osiedlu mieszkaniowym. Unikatowym w skali regionu. Osiedle robotnicze Piaski przedstawia wysokie wartości historyczne i architektoniczno-urbanistyczne, czerpiące wzory z XIX i XX wieku myśli planistycznych. Stanowi cenną odpowiedź na rosnące w tym czasie zapotrzebowanie na budownictwo mieszkaniowe. Szanowni Państwo, znajdujemy się przed pomnikiem Katarzyny Włodyczko. Kim była Katarzyna? Była majętną wdową, niepokorną kobietą, która nie dawała sobie w kaszę dmuchać, a przez sąsiadów oceniana była jako swarliwa. Kiedy w 1736 roku stało się tak, iż po 73 dniach ulewy
Te zbrane wody Brnicy narobiły szkody tamtejszym gospodarstwom. Domostwo w Łodyczkowie, omijając ówczesny wójt Bartłomiej Sojecki, którego powódź boleśnie dotknęła, namówił burmistrza Wojciecha Rządlińskiego i rajców miejskich do oskarżenia o czary swojej sąsiadki. Działo się to w 1740 roku. W wyniku procesu kobieta została uznana czarownicą, ścięta na rynku przez kata sprowadzonego z Wrocławia i spalona po ścięciu na Górze Bożych. Zaś jej oskarżyciele przywłaszczyli sobie majątek nieszczęsny. W roku 1741 synowie Katarzyny odwołali się do biskupa, do sądu biskupiego w Siewierzu, który orzekł, iż ich matka była niesłusznie pozbawiona życia i rehabilitował ją, jednocześnie wyznaczając symboliczne kary dla tych, którzy ją o czary pomówili. Nie wróciło to Katarzynie życia, a nawet nie pozbawiło jej etykiety osoby mającej kontrakty z ciemnymi siłami. Na podwalu w czeladzi roku pańskiego 1736 wskutek deszczy ulewny i sądnych dni Katarzyna w Łodyczku zazna złych chwil. Dni deszczowych 73 było, deszcz rozlewał się z ulic i kul, tak kamieni zalanych i wrogów przybyło, a największym z wrogów był wójt. Niezależnej i mądrej niewieście miano wiedźmy swarliwej nadano. Gdyby słuchać jej porad, to w mieście wały by ustawiano. Słowom twardym odpór nadając i głupocie tak wielkiej jak rzeka, mężów mściwych się nie lękając, Katarzyna na wyrok czeka.